Jak mógłbyś podsumować dzisiejsze spotkanie? Witam serdecznie. No, dzisiejsze spotkanie na pewno dobrze się rozpoczęło dla nas. Strzeliliśmy bramkę tak, jak chcieliśmy, tak, jak sobie to zakładaliśmy, no, ale są takie sytuacje na meczu, których nie możemy przewidzieć. Dostaliśmy czerwoną kartkę, graliśmy jednego mniej. Mimo wszystko, dostaliśmy też te dwie bramki, zanim to wszystko poukładaliśmy, bo wtedy bardzo dynamicznie się to wszystko działo, ale jak już ułożyliśmy sobie to w głowie i na boisku, to po prostu staraliśmy się... Dążyć do zwycięstwa, bo tak muszę powiedzieć, że na boisku mówiliśmy sobie, że chcemy jeszcze wygrać to spotkanie. Niestety udało się tylko zremisować, tak? tylko aż nie wiem jak to nazwać. Yy, na pewno jest niedosyt mimo wszystko, ale będziemy robić wszystko, żeby w każdym meczu walczyć o zwycięstwo. A jak ty czujesz się po zdobyciu bramki na wyrównanie? Znaczy, nie, z bramkami to jest tak, że nieważne kto strzela, ważne, żeby po prostu wpadały dla stali i czy to ja strzelę, czy to partner z drużyny, to ja się cieszę tak samo. Mimo wszystko motywuje na pewno do dalszej pracy. Czy zdążyliście już wcześniej porozmawiać o, o błędach, o tym, co można poprawić na następnym meczu? Czy znaczy, tak, po meczu zawsze rozmawiamy, ale to na gorąco rozmawiamy od razu, jak to się wydarzyło, ale potrzebujemy też z jednego dnia wolnego, żeby po prostu na chłodno później wszystko przeanalizować, przedyskutować i wyciągnąć wnioski, które na pewno nam się przydadzą w dalszych meczach. Czyli rozumiem, że następny mecz wygra na stali, definitywnie. Na pewno będziemy walczyć o zwycięstwo, i mogę powiedzieć tylko tyle, że z takim zaangażowaniem, jak, jak w końcówce meczu, na pewno wyjdziemy na następne spotkanie. I tego wszyscy Wam życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do zobaczenia.